W Zamku Książ odbył się benefis Alicji Młodeckiej, wieloletniej dyrektor Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. Alicja Młodecka była związana z biurem wystaw artystycznych przez 35 lat. Podziękowano jej za wkład w życie miasta. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele większości wałbrzyskich instytucji kulturalnych. Specjalnie dla byłej dyrektor zaprezentował się zespół taneczny i pokazano film podsumowujący jej dokonania. Jak sama dyrektor ocenia swoją pracę i jakie emocje budzi w niej benefis? Jak na razie to powiem szczerze straszne, bo to jest jednak taki bagaż doświadczeń, tyle ludzi, tyle sympatycznych, czasami mniej sytuacji, ciągła praca, kreatywność. To jest 35 lat i 4 miesiące pracy. To jest naprawdę całe życie. Także jestem taka tym trochę podekscytowana, nie ukrywam. Następcą Alicji Młodeckiej jest Piotr Micek z Centrum Ceramiki Unikatowej Starej Kopalni. Czy BWA poszła w dobre ręce? Jakie są plany byłej dyrektor? Poszła w dobre ręce, a poza tym myślę też, że chwilę odpocznę i zacznę robić coś innego, coś nowego, albo tworzyć coś nowego. To zobaczymy. Podczas benefisu poinformowano o nominacji Alicji Młodeckiej do osobowości roku 2019.